Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie, zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje Komisję Europejską do obniżenia VAT-u na paliwo i żywność. Chce także reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Temat ten podejmuje w trakcie trwającego szczytu Rady Europejskiej. Na porwane łańcuchy dostaw i kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię nałożyły się manipulacje Gazpromu i nieracjonalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki, który przebywa w Brukseli. Szef rządu podejmuje rozmowy m.in. o tym, co zrobić, by zdusić inflację nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach członkowskich. Już teraz rząd wdraża tarczę antyinflacyjną, jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, po jakie może sięgnąć. Kolejne działania wymagają zgody Komisji Europejskiej. Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%. Na ten temat premier podjął rozmowę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz unijnym komisarzem do spraw gospodarki. Obniżka VAT-u przełoży się na znaczącą obniżkę cen paliw. Jeśli komisja zgodzi się na propozycję z Warszawy, to według zapowiedzi Mateusza Morawieckiego obniżony VAT będzie obowiązywał przez pierwszych 6 miesięcy nowego roku. Z ust premiera padła też propozycja obniżenia do zera VAT-u na żywność. Jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować tą znaczącą obniżkę podatków. Polski premier podjął temat przebudowy systemu ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Dopuszczenie do tego rynku spekulantów winduje ceny uprawnień do emisji CO2, a co za tym idzie, ceny prądu na niespotykany do tej pory poziom. Poparcia premierowi przed negocjacjami na Radzie Europejskiej udzielił minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. My jesteśmy za tym, aby walczyć o lepszy klimat, o lepsze warunki życia człowieka na Ziemi. Generalnie jesteśmy za takimi rozwiązaniami, ale w ramach roztropności, rozsądku i uwzględnienia faktu, że klimat i przyroda mają służyć człowiekowi, a nie człowiek ma podporządkowywać cały swój los, życie, a nawet skazywać się na ubóstwo tylko dlatego, że grupa ideologów chce ograniczać drastycznie emisję CO2. Podtrzymanie systemu ETS połączone z rosnącymi wymaganiami klimatycznymi przyspieszy inflację oraz doprowadzi do wzrostu ubóstwa i bezrobocia. Unia nie może wdrażać pakietu Fit for 55 kosztem swoich obywateli, alarmuje europoseł Beata Szydło. On doprowadzi do jeszcze większych problemów i zubożenia Europejczyków. Dlatego przede wszystkim musimy skoncentrować się na rewizji tego pomysłu. Premier Mateusz Morawiecki proponuje, by nie blokować w Europie możliwości finansowania budowy elektrowni gazowych i inwestycji w energetykę jądrową. Polska szuka sojuszników, by takie finansowanie było możliwe. Sprzeciwia się też pomysłom, które miałyby prowadzić do rozszerzenia systemu ETS, ponieważ oznaczałoby to gwałtowny wzrost cen już nie tylko energii elektrycznej, ale i cieplnej oraz kosztów transportu. Uważamy, że jest to co najmniej o jeden most za daleko i bardzo mocno wskazujemy na to, że będzie to dodatkowe obciążenie portfeli obywateli. Premier przypomniał, że resort klimatu i środowiska przygotował dokument, który podejmuje reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Propozycja jest analizowana przez Komisję Europejską. W Parlamencie Europejskim ponownie debatowano o blokowaniu unijnych środków dla Polski. Politycy Platformy oskarżali rząd w Warszawie, że chce uczynić z Funduszu Odbudowy fundusz wyborczy. Europosłowie PiS-u podkreślali, że Komisja Europejska działa w sposób bezprawny i chce wymusić na Polsce rezygnację z własnej suwerenności. Komisja Europejska do tej pory zatwierdziła krajowe plany odbudowy 22 państw. Z Brukseli płynie już finansowanie, które ma pomóc krajom członkowskim powrócić na właściwe tory po pandemii COVID-19. KPO czterech państw wciąż podlega ocenie. To Bułgaria, Węgry, Polska i Szwecja. Jeśli chodzi o Bułgarię, to osiągamy postępy. W przypadku Szwecji kolejne kroki będą zależały od wytycznych przyjętych przez nowy rząd. Z Węgrami i Polską dyskusje wciąż trwają.
Na wiosnę przyszłego roku swój plan odbudowy zamierza przedłożyć Holandia. Dyskusja o wypłacie europejskich środków w Parlamencie Europejskim po raz kolejny wiązała się z ogromnymi emocjami. Komisja Europejska wprost formułuje warunki, jakie musi spełnić Polska, by otrzymać pieniądze. I są to warunki polityczne, na co wskazują słowa jednego z unijnych komisarzy, mówił europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Powiedział o konieczności likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a także przywrócenia sędziów do orzekania, odsuniętych od tego orzekania przecież wyrokami sądów. Politycy Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim proponowaliby w sytuacji, gdy Polska pozostaje w sporze z Komisją Europejską, środki unijne wypłacać bezpośrednio tym samorządom, które na te środki czekają, chciał tego europoseł Andrzej Halicki. Janusz Lewandowski oskarżał rząd, że chce uczynić z Funduszu Odbudowy fundusz wyborczy i popierał działania Komisji Europejskiej. Warunki zgody Komisji Europejskiej są zrozumiałe. Niezawisłe sądownictwo to jest przyjazny klimat inwestycyjny. To jest także gwarancja, że fundusze będą służyły dobrej sprawie. Europoseł Bogdan Rzońca wskazywał, że Polska poręczyła za pożyczkę, jaką wspólnie zaciągnęły państwa członkowskie. Nigdy nie defraudowała środków i mimo to mierzy się z oczekiwaniami, by wyrzec się własnej konstytucji. Nie wyrzekniemy się suwerenności, bo nie chcemy jednego państwa europejskiego. Komisja Europejska żąda od Polski ingerencji w polskie sądownictwo i wyroki sądów, dodał europoseł Zbigniew Kuźmiuk. To jest namawianie władzy wykonawczej do łamania konstytucji i ingerencji w który podział władzy. Europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski, odpierając ataki wobec Polski, nawiązał do głośnych oskarżeń, jakie wobec europejskich polityków i sędziów TSUE formułuje dziennik Liberation. W aferze pojawiły się doniesienia o tym, że część członków Komisji Europejskiej, polityków Europejskiej Partii Ludowej i sędziów Trybunału Sprawiedliwości wielokrotnie nadużywało swoich stanowisk, odnosząc korzyści materialne. Potem zabawy na polowaniach, w zamkach i w innych miejscach polityków, sędziów i lobbystów, często na koszt podatnika. Komisarz od budżetu na kolacyjkach z sędzią, która ma go kontrolować. Polityk Solidarnej Polski zarzucił Parlamentowi Europejskiemu milczenie wobec głośnych oskarżeń, jakie pojawiły się we francuskich mediach. Rodzinny kapitał opiekuńczy przyczyni się do zmiany sytuacji demograficznej, podkreśla minister rodziny Marlena Maląg i dodaje, że wnioski o dodatkowe środki będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie, rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tysięcy złotych. I rodzic będzie decydował, jak te pieniądze będą wypłacane. Czy będą wypłacane przez rok po 1000 zł, czy przez 2 lata po 500 zł. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wsparcie nie będzie zależało od dochodów rodziny. Środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. To jest kolejne wielkie wsparcie, które przede wszystkim ma przyczynić się też do zmiany sytuacji demograficznej. To jest podniesienie, danie możliwości rodzicom łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a więc wzmocnienie tej opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Wsparcie w wypełnianiu wniosków będzie udzielane w jednostkach ZUS-u, mówi profesor Gertruda Uścińska. Asystent, który pomoże założyć profil na platformie usług elektronicznych i w razie potrzeby także wypełnić właśnie w tym kreatorze wniosek. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać nawet 615 tysięcy dzieci. Serdecznie dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam ponownie o godzinie 18:05. Dobrego popołudnia. Do zobaczenia.